Padał śnieżek. Siema wszystkim, Bartosz się kłania. I Globus. I Globi się kłania. Globus, gdzie ten film obiecany? No, muszę ściągnąć program do tego. On musi ściągnąć program. Abonament mi się skończył i... O, tak, tak to jest, o, widzicie, nie? Całe te... Jak się abonamentów nie płaci, nie? O. No, a my jesteśmy, kochani, na mini w Grudziądzu, na Juteksie. Tu chłopaczku. Tak jest. Pozdrowienia tutaj dla chłopaków. I polecamy. Jak najbardziej polecamy. O, proszę bardzo. Się kąpię. Słuchajcie, byliśmy w sobotę tutaj, no ale okazało się, że tutaj maszynka biorąca stwierdziła, iż bierze sobie cały weekend wolny i w sobotę odmówiła posługi. Ale za to, słuchajcie, chłopacy tutaj, zobaczcie, elegancko nam umyli i Jarkowi, i mi, bo również tu byliśmy razem w sobotę, umyli nam ładnie konie, to znaczy ciężarówki, to znaczy, wiecie, o co chodzi, nie? Konie w sensie ciężarówki. I oczywiście gratisie. I właśnie do tego zmierzałem, że gratisowo. I właśnie powiedzieli, że następnym razem, jak będziemy jechać, to będą umyte naczepki. Także mieliśmy z Jarkiem tutaj pomyte ciągniki i tył naczepy, bo wiadomo, wiecie, że tył zawsze naczepy najbardziej się paskudzi. No także pewnie teraz i tak już będzie ukrochmalone, ale jest ładnie. Jeszcze się nie zdążyła tak zabrudzić. No a było dosłownie grubo tego brudu, także tak. Jarek, to gdzie ty tam znowu jedziesz do góry, cię? Daj ta spokój. Jarek, słuchajcie, już sobie odświeżał łańcuchy. Nie, przypominał sobie filmy instruktażowe, jak się łańcuchy zakłada. Nie, będzie dobrze chyba. Będzie dobrze, panie Bobrze. Jutro ma padać, tam na czwartek nie ma już. A, bo to ile tam masz, ile tam masz kilometrów, jak, do góry? Koło Sztokholmu najpierw rzucam, tam w obrębie Sztokholmu 3 rozładunki. Później jadę do Sundsvall. I ze Sundsvall z 1300. Ja pierdzielę. Ten ma fajnie, nie? Bartek by chciał się zamienić. O, dokładnie. A ja. Tyle, że jakbyś jechał w jedno, może dwa miejsca, to spoko, no ale kurde, 5 rozładunków to sporo. Nie no. Ciężko będzie z powrotem. No. Niedziela coś. O właśnie. Ale nie, niedziela chyba nie. W sobotę powinieneś się do soboty wyrobić. Dzisiaj co mamy co? Dzisiaj mamy wtorek? Poniedziałek. Wtorek. A jo, wtorek. Racja. Środa, jutro zrzucę może jednego, może dwóch. No tak. Czwartek, Sundsvall. Nie, do soboty obrobisz. Do soboty sobie obrobisz. Przyjechałem przez dom, nie? Bo sobie uświadomiłem, nie? Bo ta karta w poniedziałek wychodzi. No. Mówię, i przyszła w końcu, czy? No, przyszła. I dlatego wczoraj dzwoniłem tam. Aha. Że jadę przez dom, bo jak nie zjadę. No. I pojechałem do domu. Że nocka w domku była. No, chociaż tyle dobrego. O, dokładnie. O, słuchajcie, zobaczyć, co tam się z zestawem dzieje. Zobacz, kurde, co się dzieje, się. Jakie prysznice! Kogo pozdrawiasz? Witam. Siema, kogo pozdrawiasz? Jak zwykle wszystkich. Jak zwykle wszystkich, no. Tutaj jest ziomuś odpowiedni na swoim stanowisku, kurczę. Bardzo dobrze zawsze zestaw jest umyty. Nie, Jareczku? No, mówię tu staw przez kolegę elegancko. No. Tak więc tak, słuchajcie, no trochę czasu minęło od mojego ostatniego filmu. I też z mini, co ciekawe. Ale mówię jakoś tak, mówię, Jarek jest to, z Jarkiem się coś zagra. Pociągnie się go za język, kiedy ten film doda. I tak. Może dzisiaj jeszcze ja. No. O. A ja wam przy okazji pokrótce opowiem. Chodź, Jarek, bo tu hałasuje. Ja wam trochę pokrótce opowiem mój zeszły tydzień. Ciekawy, jaki miałem. W poniedziałek pojechałem sobie do Nowego Dworu Mazowieckiego. Dramat totalny. Powiem wam, że no... Nie chcę już się rozwodzić na temat tej firmy. Przesyłanie z rampy pod rampę. Słuchajcie, cały dzień zleciał. Mało tego,
pod ostatnią rampą, pod trzecią, którą podjechałem, na końcu naczepy z tyłu było 9 klamer leżało, wiecie, od spinania pasów, nie? No i po załadunku oczywiście towar do samych drzwi, do tyłu, do końca naczepy i pytam się, gdzie są te klamry, nie? O, mówi, że są tam z przodu. Mówię, no spoko, no jak z przodu, no to z przodu. A nie dość, że do samego końca, wiecie, towar załadowany, no to jeszcze do samego dachu. No i jadę do, jestem w Szwecji na rozładunku. Rozładowali mi ten towar. No i ja się pytam, czy tam klamer jakiś nie było, nie? Oni mówią, że nie. Że tam nic nie było, nie? No i poszedłem jeszcze sobie spojrzeć na te palety z tym ładunkiem. No i rzeczywiście klamer nie było. No ale to nie koniec. Pojechałem sobie na prom. No i zjeżdżam z promu. No i komunikat, aby sprawdzić ciśnienie w tylnej prawej oponie. Co to mi się to przekręca? Kurde mać. O! Żeby sprawdzić ciśnienie w tylnej prawej oponie. No i rzeczywiście to ciśnienie coś tak zaczęło mi tam mniejsze się robić. Czyli no wiadomo, to powietrze uchodziło. Jak się okazało, pojechałem na... rozładowałem to, pojechałem załadować. No i po załadunku kapeć totalny. A dopompowywałem, nie? Kapeć totalny się zrobił. Wjechałem na stację. Próbuję pompować, słyszę tylko syczenie. No i na moje szczęście pomału, bo pomału na tym jednym kole przyjechałem na wulkanizację, tam kawałek dalej. No i jak się okazało, słuchajcie, możecie sobie zobaczyć, o, tutaj na takiej przebitce, co się z bliźniakiem stało i to jest między oponami. To, co teraz zobaczycie, to się stało się między oponami. Czy ktoś mi może powiedzieć, jak się to stało, że zostało wycięte takie idealne, równe kółko? I to jeszcze od wewnętrznej strony między bliźniakami. Nie na zewnątrz. Od wewnątrz, między oponami. A druga opona nie tknięta. No właśnie, i słuchajcie, 5 wulkanizatorów tam szwedzkich zastanawiało się, o co się chodzi. Mi też to spokoju nie dawało i już wyjechałem z tej wulkanizacji i w końcu mnie ośliło, co się stało. Jak to się stało, że ten taki równiuteńki, okrągły otworek się tam zrobił w tej oponie między bliźniakami, podkreślam, nie? Czyli nie mogłem na nic najechać ani tym podobne. Zresztą zobaczcie, taki właśnie krótki materiał, który również nagrałem, jak właśnie mnie olśniło. No, nie dawało mi spokoju, co to się kuźwa stało, jak to się stało, że na jednej oponie rozwalone. I proszę bardzo, jednego nie ma. I były widocznie za słabo nałożone. Wpadło między opony. Jak był na pusto, to pewnie jechało sobie między oponami. A jak załadowałem, to się opony ścisnęły. I od tego się to kółko zrobiło tam, nie? Na tamtej uszkodzonej. No. No. I kółeczko wycięło. No to już teraz wiadomo, co się stało. No właśnie. Tak więc tutaj między spadła ta metalowa nakładka. Nie, nie, nie ściągaj, nie ściągaj, bo one już są podociągane. Tą jedną, którą jeszcze luźno było, to ją zdjąłem. Wziąłem ją w kabinie. One są metalowe, słuchajcie. Wpadła tutaj, tak jak widzieliście, jak wam pokazywałem, tutaj między koła tym otworkiem. Ona gdzieś się jakoś tam zlokowała między tymi oponami. No i wiadomo, w trakcie załadunku, gdy to wszystko, wiecie, siadły opony, one się zeszły do siebie, no i tym samym właśnie rozcięło mi oponę. No. Tak więc tak. Jarek mówi, kto by pomyślał? No, tak więc kochani, co? Zimno. Zimno się zrobiło. Teraz jak jechałem, byłem na załadunku w tam koło Warszawy. No i od... No tak na odcinku chyba 20 km. No? Śnieg tak dawał ostro, nie? Śnieg tak sypało, no ale na drodze całe szczęście jakoś drogowców
o dziwo, zima w tym roku nie zaskoczyła. No. Więc kochani, no... Miałem trochę tych materiałów pododawać, tam mam takich krótkich wstawek. Mówię, kurczę, kiedyś jak nagram film, to się doda. Ja już wam powiem, że pozapominałem, co się tam ponagrywało, ale postaram się pokopać w tych archiwach. Dobra, dobra, tak na mnie mówi, nie, nie, a sam tam. Ej, ale kurde, ja to kiedy? No, z 2 miesiące temu dodałem, a ty ponad rok, półtorej. No. Ja 2 miesiące temu, a ty ponad rok. No. Tak więc tak, kochani. Aha, jeszcze co? A, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć. 2 tygodnie temu, słuchajcie, wszyściuteńkie filtry, olej, pompa wody jeszcze była wymieniana, bo już, czekajcie, zrobiła 680 tysięcy i również odmówiła już posługi dalszej. No i co tam? Kurczę, filtrów to tyle tu napakowane, jak przywiózł, to ja w szoku byłem. Chyba z 8 filtrów było. No, te małe od AdBlue, od wiesz, no wiadomo, od oleju, od powietrza, filtr kabinowy i tam inne takie potegowane. Aha, słuchajcie, jeszcze co miałem wam powiedzieć. Są nowe zimóweczki i właśnie tą, co szlak trafił, również kurwa mać nówka, nie? Taka jak właśnie ta. Taka jak ta. A tam od wewnątrz jest założona, ta na Szwecji. Całe szczęście ma no w sumie taki sam bieżnik. Troszeczkę jest zjechana. Wiadomo, no już nie jest taka nuwencja jak ta, ale szef mówił, że będzie zakładał do kompletu drugą tą nową, a tą się po prostu da na zapas. Tą troszkę tam ujechaną, nie? No. Tak więc tak to wygląda na chwilę obecną. O! A ciągnik był, słuchajcie, tak zarąbany i mój, i Jarka, nie? Zresztą, kto na relację zagląda, ten wie. Czekaj, kurde, ja nie wiem, czy ja mam tą relację, czy usunąłem. Jak nie usunąłem, to wam teraz dodam. Jak na promie staliśmy, to zobaczycie nasze 2 brudaski. Jak stały na promie. Nie, tamten na promie była relacja. Ja wiem, ale nie wiem, czy z telefonu, wiesz, nie usunąłem, nie? Ale ujebany. Tak samo. No. Co tu się kuźwa się. Nie mogę się ogarnąć z tym balem. Nie? Tyle wiesz, tyle go używam, że nawet nie wiem, jak się go... Fajne, no. Można sobie nawet postawić. O. Czy live prowadzić, czy coś? No, dokładnie. O, tak. No, tak więc kochani, serdecznie pozdrawiamy. Jak będzie 2000 wyświetleń pod tym filmem, to Jarek ręcznie umyje mi naczepę. Nie muszę. Wyświetleń, nie lajków, bo lajków może będzie 200. No. Albo warto zrobić live. O, zrobimy live'a, tak jest. Zrobimy live'a na Szwecji. Jak jeszcze może uda, kurde, wiesz, na weekendzie w porcie stanąć. Na dzisiaj to się płyniemy, ale to jak się płynie, to no właśnie, ja mówię, ja już tak o tym myślałem, wiesz, jak jechałem, że żeby to było za jakieś 10-15 lat, to już pewnie na promie będzie ten, wiesz, normalnie sobie będzie można internetu swojego używać, no ale teraz to jest niestety no masakra. Bo ten internet, który jest na promach dostępny, no to... Wiecie, tak żeby sobie jakąś tam gierkę ogarnąć na telefonie, czy coś tam podziała. Messenger, tak. Ale żeby coś obejrzeć, a już na transmisji live to w ogóle nawet mowy nie ma. Dobra kochani, tyle ode mnie, bo troszeczkę daję po paluchach, po rajtuzach. Ja zaraz sobie, jak wjadę na myjnię, pomontuję, dodaję tutaj te momenty, o których wspominałem. Właśnie z tą oponą i może z tą relacją, jak znajdę. No i jak co. To tyle od nas na chwilę obecną, także do zobaczenia. Jarek.
czekamy na twój film. Opłać abonament. Bądźcie cierpliwi. Czekajcie, a będzie wam dane. Trzymajcie się, hej. I jeszcze raz tu serdeczne pozdrowienia dla ekipy z Jutexa z Grudziądza. Jeszcze dogryweczka. Jarcio wyjeżdża z myjni i rusza. Zestaw umyty. Zaraz ja się będę pakował. Gimbale już nie zakładałem, bo szkoda czasu. Hello! Ale z Jarkiem jeszcze będziemy się widzieć na probie. Bo razem płyniemy. A Jarek jeszcze do kwidzenia jedzie załadować. Dobra, pakuje się. Tak więc zamykamy te drzwi.